Nie. Dużo tu ma ludzi, bilety złote. I cię będą co chwilę tak spychać. Czasem jeżeli jesteś dziesiąty, ale wieczór jest taki ciężki. No dużo ludzi kończy pracę czy tam uczelnie, no i grają wieczorkami. Ahoj. Ahoj kapitanie, ahoj piracie, siadaj śmiało. Niestety muszę być zakryty gazetą, wiesz jak jest, szukają mnie Domyślam się. Dobra, nawiję po początku po kolei, co z tym maczetę, czemu wypisuje, czemu mówi, że moi ludzie są idiotami. Nawiję, ja tu się... Dobra, ty się zaszyłeś, co nie? Gdzieś tam się ukrywałeś, pisałeś mi SMS-a. Tak, tak, zaszyłem się, musiałem być w stędy na mojej siedzibie, musiałem się poukrywać, stary, wiesz, gorący okres. To trzy listy gończe za mną jeszcze ta psiarnia, no, ale co z tego, że się zaszyłem? Dobra, no to od początku. Czy byłeś odszyty, jak Felipe wziął ślub z Wagosicą w więzieniu, którego ja udzielałem? Stary, o niczym nie wiem, mówię, musiałem wypić z miasta, byłem w stędy na siedzibie, karty SIM są połamane, nie wiem o żadnym właśnie ślubie, nic. Nie wiedziałem, czy wiesz o ślubie. No i o to się właśnie, kurwa. Ślub z Wagosicą? Felipe? Tak. O kurwa. Felipe się zaczął podkochiwać w JJ. JJ Wagosica jest. Aha. Zaczął się w niej podkochiwać, bo jeździliśmy se z Felipe po mieście i jakiś gościu do nas podchodzi. I Felipe mówi, wsiądź, bo myśmy jeździli karawanem. Chodź do trumny, to cię podwieziemy, gdzie chcesz. I on zaczął się powoływać na maczetę. Że on jest, Maczetę to jest, on jest maczetę szefem, on tam zna wszystkich Wagosów, on mieszka tam, gdzie Wagosi ma 500 tysięcy na koncie. Okej, no i no co? No to dobra. No to Felipe dzwoni do maczetę. I się okazało, że maczetę nie zna tego gościa. Kacper, dzięki. Zawieźliśmy go na Jamesa. I pozytywną energię, Wagosi wzięli tego gościa, przekopali go. Tego chłopa, co się podawał za nich, tak? Tak, bo to jednak się okazało, że to jakiś losowy gość i dostał w pizdę po prostu. Ale podawał się, że maczetę, ale pomógł wam, tak? 50 złotych. Dziękuję on się za podawał, że maczetę to jest... że on jest Wagosem. No dobra, za Wagosem. No dobra, dostał przekopę, okej. To zawieźliśmy go na Wagosów, a się okazało, że on nie jest Wagosem, tylko jakimś debilem. No i Wagosi go najebali. Aha. I jak o tym gadaliśmy na Jamestown u Wagosów, to gadała z nami ta dziewczyna i maczetę. Felipe się wtedy w niej zakochał. Okej. Okay. Dały jakiś święty obrazek i pod pretekstem obrazka chciał się umówić na święcenie. Twierdził, że święcenie obrazka, ja twierdziłem, że on chciał ją prześwięcić po prostu. Okej. Okay. I potem była akcja w tym więzieniu. Że ja wtedy tam eskortowałem, odbijaliśmy Felipe. Aha. Ty do mnie dzwoniłeś, to jeszcze byłeś odszyty. I w tym więzieniu, jak Felipe odsiadywał wyrok, to pojechaliśmy na widzenie. Co jeszcze mówiłeś, że radzisz nam tam nie jechać. Okay. I to była kurwa dobra, bardzo dobra rada. Bo była dobra rada. Bo od tego się wszystko zaczęło pierdolić. Po widzeniu, okej. Okay. Pojechaliśmy na widzenie i na widzeniu udzieliłem ślubu pastorowi i JJ. Okej. Okay. Założyli sobie na palce nie obrączki, tylko śrubki z mojego auta, z silnika wykręciłem. Kurwa, romantycznie. No, ale założyli. I maczetę się o tym dowiedział i się kurwa zaczęła jazda. Bo maczetę jej nie pozwalał na ten ślub. A, ona... czyli bez wiedzy maczetę ona się ożeniła, tak? Tak. Z tym, za ciebie, za mąż ona wyszła. Tak jakby też bez swojej wiedzy za mąż wyszła, bo ona jakby nie wiedziała, że ona się ożeniła. Nie, a co kurwa, nie... no, jak bez własnej wiedzy się nie wiedziała, że się ożeniła? No właśnie nie wiem kurwa, no ja normalnie udzieliłem ślubu takiego, jak jest normalnie. Każdą wiedzę, znaczy każdą treść ona mówiła, ja tam JJ biorę za męża tego i tego. No dobra. I ona to kurwa mówiła. I oni się tam pocałowali nawet. Klawiatura poklaskała. Wszystko było zajebiście. W ten sam dzień wzięli Felipe. Aha. Na rozmowę. Od razu go spod więzienia zwinęli, maczetę. I okay. Właśnie jak maczetę go wziął, to niby tam pogadali, po czym Felipe napisał mi SMS-a, szykuj papiery rozwodowe.
Okej. No i... On to czyta, no on to czyta. Jakby ucichł na parę dni. No bo to na kartce napisane. Oni nam pomogli w odbiciu i mówili, że musimy się jakoś odwdzięczyć, co nie? I mamy, pogrzebać tam jakiegoś Wagosa, bo zginął i już pogrzeb się nie zrobić, tak, pogrzeb. Nie coś myślałem, coś mi się objął uszy. Trzeba było zrobić pogrzeb w zamian za tą pomoc. I się okazało, że jakiś Wagos ma problem do Felipe. No to podjechaliśmy na ten pogrzeb. I Felipe mówi, nie udzielę pogrzebu, dopóki mi nie powiecie, kto ma kurwa do mnie problem. Wagosi nie chcieli tego robić, nie chcieli gadać przed pogrzebem, tylko po. Ale Felipe ich naginał, nalegał. W końcu pojechaliśmy porozmawiać. Felipe mnie wziął i pojechaliśmy porozmawiać. Ja, Felipe i 10 Wagosów. Okej. I w zamian za to, że Felipe wziął z nią ślub, miał całować krowy po dupie, jakkolwiek to kurwa brzmi. Krowy po dupie za karę, że wziął ślub. Pojechaliśmy okay. na jakąś kurwa farmę i tam 3 krowy siedziały w zagrodzie i on kazał Felipe całować dupę tej krowie. I co, pocałował dupę? No nie pocałował. Szkoda, no dobra, mów dalej. Kazał mu całować. To się będzie w końcu dupę. Działo w tej historii. Nawijaj. Nie, no i kazał ucałować mu dupę krowy. A Felipe mówi, że chyba go pojebało. Ono je może jedynie poświęcić, żeby więcej mleka dawały, ale dupy nie pocałuje i chuj. No dobra, skończmy o tej dupie i krowie, następne. No i tam gadka szmatka i maczety mówi, to chodź Felipe, pogadamy. Aha. Poszli pogadać i po 5 minutach usłyszałem tylko strzały. Kurwa, czyli maczety poszli z Felipe pogadać, tak? Tak, maczety poszedł pogadać z Felipe. I były strzały, tak? I później padły strzały. To dyktando czyta kurwa z kartki? Co ty mi dyktujesz to jak dyktanda kurwa? Nawijaj, że kurwa dobrze makaron kurwa, garnuchu jebany. Dawaj. Dostał kulę, tak? Odjebali maczetę, czy odjebali Felipe? Nie wiem, czy on kurwa najebał tego maczetę tam i spierdolił i go rozkurwili jak spierdolił. Czy maczetę go rozpierdolił? Czy spierdoliłeś, tak? No idziesz z tą rozprawką kurwa świeża. Ja byłem kurwa koło tych krów, no nie widziałem go. A, no i dobra, no i dobra, i odległ się strzał. I co się stało dalej? Co się działo? Potem Samuel mnie zgarnął, bo ja spierdoliłem stamtąd, bo wszyscy Wagosy zaczęli kurwa gonić. Chuj wie, spierdolili wszyscy. To ja zawinąłem się stamtąd, wziął mi samolot, znaleźliśmy Felipe kurwa pomiędzy 3 krowami rozjebanego. Rozjebany między krowami, to brzmi jak jakiś tytuł filmu, no ale dobra, tarabaj no, dalej. No i rozpierdolony leżał pomiędzy krowami, jakiś wieśniak go tam wziął mu, zadzwonił po helikopter. No i to w sumie koniec. Pan OG, kto by mnie rozkurwił? To jest kurwa, no ci powiem, że ciężka sprawa się zaczyna. E putacino! Puta magre, co tam wariacie Gringlos? Ty słuchaj, bo się wydarzyło jakieś emania. Lemania burrito, kurwa, ja bym chciał wyjaśnić pewne sprawy. Lemania burrito, jej, w jakim to akcencie? No kurwa, wiesz o co mi chodzi, ty słuchaj, jakiś przypał się podobno, jakaś zwada między tobą a seniorem El Felipasem, pastorem, kurwa. A, si, nie wiem czy wiesz, ale miał putana pochować mojego hermano, z którego zajebałem pierdoleni balasi, e! Słyszałem historię właśnie, opowiadał mi pirat, ale że doszło do jakiejś zwady. Jebał kosę! Komu wjebał kosę? Srałem krwią dzisiaj, e? A, czyli doszło... Srałeś kiedyś krwią, srałeś putam lamierna kiedyś krwią, putana, e? Krwią może nie, ale słuchaj, to ci doszło do... Ci kiedyś krew z kulo, z odbytu, czy ci krew leciała? Nie, żadne kulo, żadne odbyto, żadna krew, ty, słuchaj Armando, Maradona. Sprawa wygląda tak, że wy byliście między jakimiś krowami, tak? Bo mój człowiek tak mówi, że byliście między jakimiś krowami i rozumiem, że on ci wbił nóż, a ty go postrzeliłeś. O to chodzi? To jest to? No postrzelić jak leżałem i myślałem, że umrę! Czy on zaatakował pierwszy, Felipe Montes? I wjebał mi kosę w brzuch! Ale dlaczego wbijał tą kosę? Zaskoczenie o to chodziło? Nie wiem! To czemu wy się... Chciałem mu tylko dać w ryj, że w chuja leci. Jak normalny... Aha... Jak normalny chrześcijanin, nie? Santa Maria nie każe zabijać księży, e? Primo. Każe mi zabijać, to pomyślałem, nie zabiję go, bo Santa Maria by się wkurwiła, e? Ja ze Santa Maria, primo controllero, ty słuchaj, czyli bo... Jakie primo controllero? To zapierdolę mi kurwa, to mówili! Słuchaj, poważnie ci mówię, bo rozumiem, że nie ma żadnego konfliktu, to po prostu nieporozumienie, tak? Nie ma konfliktu! Twój człowiek wjebał mi kozę! Drugi tydzień nie widzę pierdolonego Francuza! Czuję się wydymany, putacino! No bo ryzykowałem słuchaj, swoim życiem i moi ludzie ryzykowali życiem, żeby cię wyciągnąć, bo nie umiesz
kilku gram mety ugotować. Poczekaj. Spasiba Kwarezma, słuchaj, zrobimy tak, pak byku. Spasiba Kwarezma, co ja to znaczy? Ja odjebałem kilku policjantów, ta akcja, ja musiałem się ukrywać, byłem w Sandy na siedzibie, nie miałem ani karty SIM, musiałem ją złamać, nie było ze mną kontaktu, musiałem się ukrywać, stary, ze mną jest list gończy. Nie wiedziałem o żadnej akcji z tobą, z jakimś kurwa pogrzebem i tak dalej. List gończy, a za mnie wystawili list międzykontynentalny. Chyba za wszystkie policje z każdych miast mnie szukały. Liście gończym dla jakichś amatorów. Nic gończy, to ja miałem za zapierdolenie kredek w szkole. Czy na przedszkolu, czy nie wiem, gdzie się kradnie. Jak ty warty jesteś 4 gruszki, kurwa, i 2 banany. To ty pierdolisz maczetę. Zajmaj się kiedyś, putecino, zajmaj się kiedyś coś kiedyś. No stary, wiesz, że jestem niezły dziaszek, mam lepkie rączki i wiesz. Znam się na robocie, posłuchaj mnie, bulito, baby boy. Jest taka sprawa, że chcę to wszystko wyjaśnić. Nie chcę, żeby moi ludzie się kłócili z tobą. Pomogliście mi, nam i mam u ciebie dług. Mam tą 50 dla ciebie. Puta mierna i kurwa tą kasę będę miał dla ciebie. Masz do 50? No, prawie ją mam, jestem ogadany z chłopem na wymianę. Ale 50 będzie lada moment, dla ciebie za tą pomoc. Dlatego... Jeszcze jej nie masz! Jeszcze putana nie będzie 50! Ale będzie za chwilę, stary, to pilnam kontakty, dlatego myślę, że ty i Felipe powinniście spotkać. Czy ja mam wezwać ludzi, żeby pilnowali ciebie podczas tej wymiany? Boję się, że coś spierdolisz? Ale nie dostaniesz 50 i jeszcze pójdziesz do więzienia. Chili con carne, słuchaj, zrobimy tak, że po prostu... I chili con carne, co ty mi tu pendejo pierdolisz, Na raty to rozłożymy po prostu, wszystko się dogadamy, chciałbym, żeby się spotkać. Ty teraz ciuparmy la poja, Co ty mi tu gadasz? I wyjaśnić tą sprawę, żeby nie było żadnej zwady między Wagosem a rodem nieudaczników. Nasz ród nieudaczników nie chce wojny w naszym wielkim królestwie, na Los Santos. Nieudaczników? No my, w sensie, nasz gang tak się nazywa. No jak? Przecież ty pchasz całe dolne forum drive, to jak nieudacznicy? Wyjebałeś chyba, nie wiem, słyszałem, że wyjebałeś 30 majaty, żeby tam przejąć tą kanał. No tak, tylko wiesz, nieudacznicy to jest kurwa taka podpucha, zbyła, zasłona dymna, stary. Moi ludzie są nieuchwytni, więc wiesz, nieudacznicy to tylko takie, wiesz, slang, rozumiesz? Kumasz? Słuchaj, maczetę, spotkamy się dziś. Co, udało ci się coś działać? Jasne, sprawa jest wyprostowana, ten gość mnie uwielbia i mówi, że nie ma żadnego problemu. Wszystko dogadamy i jeszcze ma dla mnie sporo kasy, bo mi stokoła wisi. Wiesz, Wagosi to są takie Wagosi to są pyrtki, stary, wiesz, oni robią dla mnie, kurwa, wiesz o co chodzi? Ja ciągnę... Los Santos to jest taka wielka pierdolona, wiesz, teatrzyk. Podwładność, tak? Tak, taka można powiedzieć stajenka, a ja po prostu ciągnę za sznurki, kukiełki tańczę jak chcę. Wiesz, ciągnę w prawo, to skacze taki maczetę w prawo. Ciągnę w lewo, to ciągnę w lewo. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu, krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.